Cześć, z tej strony Kadar, to jest kolejny gameplay z dodatku Gold do gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem oraz jednoczesnym zbieraniem trawy, z której będzie kiszonka w przyszłości, bo brakuje mi jeszcze troszeczkę właśnie jakichś tam plew, czy tam trawy, czy sieczki, żeby móc w końcu przykryć silos obok krów. Dobra, więc od razu przystępuję do pracy. Mam już tutaj podczepioną kosiarkę marki Kun. Z tyłu mam przyczepę samozbierającą od Potengera. No i dobra, można już zacząć koszenie i zbieranie trawy. Robię to w taki sposób, jak już robiłem kiedyś. Dokładnie w ten sam sposób. Nie chce mi się jechać na pola z trawą, które są po drugiej stronie rzeki, tam dość daleko. Więc po prostu koszę sobie tutaj trawę obok pól. Nie wiem, to jest za duże chyba, żeby nazwać tą miedzą. Po prostu tutaj, jak widać, jest no strasznie dużo trawy. No a po co ją marnować, skoro można ją skosić po prostu. Już kiedyś tak robiłem, więc jest to sprawdzony sposób. Co prawda troszeczkę zajmuje takie koszenie, ale przynajmniej jest to dość wyjątkowy sposób na koszenie trawy i dość skuteczny. Też pierwszy raz używam tutaj Ursusa. Jest to, można powiedzieć, taki jego test polowy, bo tego właśnie tutaj Ursusa kupiłem dopiero niedawno. Bodajże w ostatnim odcinku go kupiłem, w poprzednim. Ale jeszcze go nie używałem, gdyż jest to no, bardzo nowy, świeży nabytek. Traktor, którego jeszcze wcześniej tutaj nie miałem. No i właśnie w tym odcinku jest taki jego, można powiedzieć, pełnoprawny test polowy na tej mapie, bo kiedyś już mi ten traktor wiernie służył, czy to na moim save, jak sobie grałem, czy to w serii pierwszej również wielokrotnie przez długi czas używałem tego traktora na moim gospodarstwie. No ale tutaj kupiłem go dopiero teraz, wcześniej dobrze mi służyły zetory, sprzedałem krystala, no jednak czas na Ursusa, czas na jakąś zmianę, bo był po prostu czas już na jakąś zmianę. Na ten Ursus jest idealny, jakoś tutaj był wcześniej dodatek, znaczy jest dodatek Gold, wcześniej były same Ursusy, no praktycznie teraz nadal mam dwa Ursusy na gospodarstwie. Pozbyłem się krystala, kupiłem tego Ursusa, który tu akurat pasuje do tych zetorów, bądź co bądź, bo dodatek Gold to taki dodatek maszyn z Europy Wschodniej, no a przecież Ursus jest z Europy Wschodniej, czyli z Polski, więc idealnie akurat się na tą moją gospodarkę tutaj wpasuje. No i nie jest to też jakiś słaby traktor, ma te 150 koni mechanicznych, więc na początek wystarczy. No już mam połowę przyczepy. A właśnie, czekajcie, zanim tu koszę, to muszę wysłać gdzieś pracownika. No i pracownik się troszeczkę namęczy, bo będzie musiał troszeczkę potalerzować dość duże pole, na którym były żniwa jakiś czas temu. W sumie dość dawno temu były tam żniwa. No ale od tamtej pory na tamtym polu nic. Ani orki, ani jakiejś kultywacji, nic. A trzeba już się przygotować do ewentualnych następnych żniw. No się jeszcze nie tak szybko one będą, ale jednak trzeba przygotować, jak widać tutaj jest pole po rzepaku, bo wcześniej kosiłem chyba tutaj rzepak. Dość duże pole, więc taką talerzową temu bądź co bądź temu pracownikowi trochę zajmie. No ale ja mam czas, ja sobie będę kosić trawę i zbierać, no a pracowniczek będzie tutaj powolutku mógł talerzować. Za dużo pieniędzy też zapewne za to nie weźmie, więc niech sobie w spokoju talerzuje, a ja wracam do koszenia. No, tutaj jest już troszeczkę mniejsza ta miedza, bo koło drogi. No ale przynajmniej ładnie ją wykoszę. Jestem ciekaw, czy
starczy jedna ta przyczepa tej trawy. No bo to jest czasami troszeczkę upierdliwe z tym silosem, bo cały czas mi właśnie brakuje napełnienia tego silosu, co znajduje się obok krów, żeby tam była kiszonka, żebym mógł w przyszłości karmić te krowy, ale to jest upierdliwe w tych silosach, że musi być te 10 czy tam 11% napełnienia. Ja cały czas nie mogę tego zapamiętać, zresztą zaraz zobaczymy, żeby móc silos przykryć folią w celu, żeby przebiegł proces fermentacji. No i to jest dla mnie upierdliwe, bo czasami człowiek chce na szybko kiszonkę zrobić, gdzie wystarczyłoby mu 5%, a nie może tego zrobić. Musi mieć te 10 czy tam 11% napełnienia tego silosu, żeby móc przykryć folią. To jest moim zdaniem troszeczkę upierdliwe. Tu już bym dawno przykrył ten silos. Już bym w tym odcinku zrobił karmienie krów tą paszą po raz pierwszy na tej mapie, tą pełnoprawną paszą, pełnowartościową paszą mleczną, paszą mieszaną, no ale nie mogę tego zrobić, bo nie mam kiszonki. Jeszcze. Dobra, zawrócimy sobie tutaj jakoś. Trochę po drodze. No ale nie ma żadnego samochodu, więc żadnej kolizji nie będzie. No i ładnie mi się tutaj wykosiło koło pola. Ursus, jak widać, kosi bardzo szybko. Kosi, zbiera w ogóle na pełnej prędkości. Nie no, nie na pełnej, 20 km jedzie, więc całkiem szybko. No tak to jest z tymi nowymi maszynami, one potrafią... O! Już są pełne, one potrafią szybko pracować przy dużych prędkościach. No dobra, przyczepka jest pełna. Zaraz pojadę zobaczyć, czy tyle wystarczy. Bo jak nie, to się skosi jeszcze jedno. Ile mam tych krów? Chyba 20 krów, z tego co pamiętam. No może tyle wystarczy. Na razie. Na razie oczywiście. W przyszłości wiadomo, żeby postaram się, żeby było ich więcej. Co ja tak krzywo skręciłem? Jak tak można? No i dobra, trawa się tutaj wysypuje. Wysypię tutaj z brzegu, bo nie chcę mi się na całej długości tego silosu i później tylko jeździć z turem na drugi koniec. Z turem czy z lodowaczem zresztą. Wysypię to tutaj. Jak najbliżej, żeby nie jeździć właśnie później na drugi koniec. No i mam 11%. To czyli to by było na tyle chyba. Wiecie co, a tak z ciekawości. Luknę tylko. Aha, obornik. Trawa, słoma. No więc jeszcze mają, o dziwo, trawy te krowy. Jakiś czas temu im dawałem, jeszcze mają. Słomę też mają. No ale okej, chyba w następnym gameplayu się zrobi karmienie krów, bo poza odcinkiem ja najprawdopodobniej będę... poza odcinkiem po prostu poczekam, aż mi sfermentuje ta kiszonka. No i w następnym by się zrobiło takie duże karmienie krów. Karmienie paszą mieszaną w paszowozie plus dodatkowo ścielenie słomą. Tutaj obciążnik zostawiłem nawet. Musiałem zostawić oczywiście, jeżeli chciałem poczepić kosiarkę naprzód. Dobra, teraz jadę sobie troszeczkę ubić tą kiszonkę.
Tutaj akurat nie trzeba w tej grze dużo jej ubijać. Parę przejazdów, albo kilka. I już jest ubite. No zresztą już jest poziom ubicia 80%, wystarczy, że trochę pojeżdżę. A, niby taka górka, ale Ursus daje radę podjechać. No i tu właśnie nie chcę, żeby ona się tam ubijała w tamtą stronę, bo ja wolę mieć ją w jednym miejscu, nie chcę mi się później jeździć. Dobra, poziom ubicia już jest 90%. No mówię, tutaj akurat się nie trzeba dużo najeździć, żeby ubić. A ja bym właśnie chciał, już jest 100%, jak widać. Ja bym właśnie chciał, żeby tutaj trzeba było się jednak troszeczkę więcej najeździć, żeby ubić. No w prawdziwym życiu to wiadomo, że trzeba, żeby właśnie taką pryzmę ubić, to trzeba no się trochę najeździć. A tutaj wystarczy odrobinkę się najeździć i to będzie tyle. Dlatego ja bym chciał, żeby właśnie w 17 trzeba było się więcej najeździć, żeby ubić taką pryzmę. No już jest 100%, ale ja tak sobie jeżdżę, żeby troszeczkę tutaj, żeby zachować dozę realizmu. Jak widać, ona się troszeczkę tutaj rozciągnęła, co nie chciałem, żeby się zrobiło, no ale ładnie wygląda już ta pryzma, nie powiem, że nie. Jeszcze troszeczkę się przejadę. Wow, aż za daleko ją tam, kurde, dobra, trudno. Okej, to by chyba było na tyle z ubijania. Więc teraz jest czas, żeby przykryć. No jak widać, mam 11%, mam ponad 100 tysięcy litrów tej kiszonki. No i klikamy R, czyli przykrywamy silos. No i on się ładnie przykrył, znaczy się ta folia ta jakąś taką dziwną teksturę ma. No i zobaczcie, to jest też dziwne, mimo iż mam tutaj tą kiszonkę mniej więcej w tym miejscu, to folia się musiała tutaj, nawet tutaj, na samym końcu pojawić. Gdzie ja tej kiszonki nawet nie mam. No dobra, widać w prawym górnym, przepraszam, w lewym górnym rogu fermentacja 1%. No to akurat nie trwa długo, taka fermentacja. Na przykład wystarczy sobie czas przyspieszyć i ona leci dość szybko. No i dobrze, nareszcie będę miał kiszonkę. Tutaj już czeka paszowóz. Belki są. Słoma jest, siano jest. Sienotobornik już pojawia. Dobrze, na przyszłość. Gnojowica również. Dobrze, będzie na przyszłość. No i dlatego się zrobi w następnym odcinku karmienie krów paszą mieszaną. Tutaj widać, jeszcze mają trochę trawy, ale chcę, żeby miały 100% wydajności mlecznej. No i się trochę jeszcze im słomy pościeli. Co prawda mają, ale na przyszłość już niech będzie tej słomy po prostu więcej. Ciągnik, który mam, Zetora Proxime, więc on mi posłuży do ładowania bel oraz kiszonki. A gdzie ten Proxima? A właśnie, tutaj sobie radzi. No jak widzicie, dość powoli mu idzie praca na tym polu. No ale spokojnie, nie ma się co śpieszyć. Też raczej tak szybko chyba tych żniw robił nie będę. No bo mi się nie chce, był niedawno, ile można tych żniw robić. Ale z drugiej strony, no przydałyby się, bo jak widać, no trochę mało pieniędzy na koncie mam. Dlatego trzeba będzie wymyśleć jakiś zarobek. Bo mam w planach kupno kilku maszyn, no ale nie mam pieniędzy. No tak bywa niestety, tak w tej grze bywa. Wszystko trzeba robić po kolei i powolutku. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to już chyba byłoby wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.